Witaj serdecznie, Ola Daniel, MS Danielka z nami, posłuchaj. Dzień dobry, cześć. No, jesteś szczęśliwa, to znaczy, że wygrałaś. Powiedz, no, jak się czujesz jako zwycięzczyni? Dobrze, jestem zadowolona, ale tak wiesz, jakby w miarę spokojna, bo myślę, że takie prawdziwe zwycięstwo jeszcze przede mną. Myślę, że najbardziej będzie mnie w przyszłości cieszyła taka wygrana z osobą, która będzie po prostu ze mną na równi. Tak mi się wydaje, że trochę masz zdarte gardło, czy nie? Czy krzyczałeś zadości? Nie, bo jestem od poniedziałku chora i dlatego. No, delikatnie słychać. No, ogólnie mam taki głos lekki z chrypką, ale od poniedziałku. Zresztą chyba jak każdego też wśród zawodników słyszałam, że naprawdę dużo osób było przeziębionych. U mnie to już są ostatki tej choroby, bo od poniedziałku się zaczęła. Ale to dobrze, że miałaś chociaż, sorry, przepraszam, miałaś chyba no jednak chwilę większą, żeby troszeczkę no, doprowadzić się do, że tak powiem, zdrowia, bo gdybyś tak na świeżo, to byłoby ciężko walczyć, prawda? Wiesz co, jestem przyzwyczajona. Tak to zazwyczaj jest, że przed walką milion kłód pod nogi i przeciwności losu. Także przygotowania bez żadnej potyczki byłyby dużym zaskoczeniem. Zawsze coś jest. A jak ocenisz w sumie młodą zawodniczkę, jeśli chodzi o doświadczenie, Patrycję Izydorczyk? Wiesz co, no zazwyczaj jakby no, osoby początkujące i niedoświadczone tak reagują, że rzucają się. I to jest błąd? Tutaj, zdecydowanie to jest błąd. Ja zresztą tak zrobiłam podczas drugiej walki i nie wyszło mi to na dobre. Co prawda ja i tak przewalczyłam 5 rund i przegrałam na punkty, ale no po prostu też się tak rzucałam w każdej rundzie i na takie rzeczy po prostu brakuje tlenu. Te ciosy nie ważą, nie mają siły. One nic nie zrobią i wiesz, ja od początku powinnam od tego uciekać, dać się i wystrzelać, punktować, czekać. Chwilę poniosło mnie, to dałam się wdać w bójkę. Mam nadzieję, że już nigdy więcej tak nie zrobię. A posłuchaj, bo ja akurat, no przyznam się, no, nie oglądałem tej walki, bo akurat inny wywiad przeprowadzałem, ale osoby, które oglądały tę walkę, powiedziały, że pomimo, że Patrycja jednak no, nie miała doświadczenia, to mimo wszystko jakoś tak podnosiła się z tych uderzeń, które jej zadawałaś i jakoś dość długo się trzymała, mimo wszystko. Wiesz, no... Jeżeli chodzi o to, no to w klatce, wiesz, no tam się tego tak nie czuje, to są takie emocje, wiesz, dopiero jak zejdziesz, to wszystko z ciebie schodzi, czujesz jakiś ból, coś. No w klatce nic nie czujesz. No fajnie, że wstawała, dobrze, no to dobrze o niej świadczy, tak, no bo jednak podjęła się rękawicy, także pewnie chciała dać show i widowni i sobie też coś udowodnić, także super. A powiedz mi, w którym momencie było to liczenie, bo chyba było nawet dwa razy z tego, co mówiłaś. Liczenie było cztery razy i dlatego był koniec walki, bo jeżeli w jednej rundzie byłyby trzy, to byłby koniec, a łącznie przez całą walkę cztery i jest koniec. Także to po prostu było już kolejne czwarte liczenie w drugiej rundzie. I powiedz mi, jak w tym momencie to wygląda twoja wygrana? To jest jako TKO? W jaki sposób wygrałaś w tym momencie? Jakie jest czwarte liczenie i z automatu w tym momencie wygrywasz? To się nazywa wygrałaś z powodu jakiego? Liczenia? Poddania? Nie wiem, jakie są przepisy, bo ja tak dokładnie... Jezu, nie wiem. Jak to się... Nie wiem, ja właśnie cię pytam. No, to się nazywa jako KO? Tak. Okej, okay, być może tak. Nie wiem, bo jak są takie pytania takie wprost, to ja ogłupieję, nie wiem. Mam kogo tutaj zapytać? Przepraszam. A ten, to jest twój trener, kolega? Zastępca menadżera. A on się orientuje, jak to nazwać? Tak. No to poprośmy go. Przez co ja wygrałam? Przez co ja wygrałam? Przez totalną dominację. No ale to ja wiem, ale to, nazwa... To się nazywa KO, powiedz dobra, mi. Dobra, idźmy dalej. Ja czasami drążę. Dobra, okej. Okay. Dobra, posłuchaj. Niemniej jednak, jakie są, masz kolejne plany sportowe na najbliższe pół roku? Na pewno jakieś masz. K1 małe rękawice, następna walka i jeszcze następna, to już zaczynam MMA małe rękawice i chciałabym walczyć w każdej gali pod rząd, bo nie lubię przerw. No dobrze, a tak powiedz takie rzeczy podstawowe. W jakim klubie trenujesz? Kto jest swoim narożnikiem, to trenerem? Moim trenerem jest Michał Fijanka Sztanga. Ja trenuję w Szczecinie w Berserkers Team, w BT Gymie. W moim narożniku był też jeszcze Michał Młynarczyk Oran, który jest moim bardzo dobrym kolegą. No i tyle. Bardzo dziękuję za wywiad. Dziękuję. Gratuluję. Bardzo. Była z nami dziękuję. Danielka, która wygrała. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo.